Boże. Panie Jezu Chryste, który jesteś w tej świątyni obecny, w Najświętszym Sakramencie i we Wspólnocie Świętej, dziękujemy Ci za świętego Andrzeja Bobory i za to, że jest obecny pośród nas w znaku relikwii. Prosimy Cię, aby ten wielki, możny nasz patron wypraszał każdej rodzinie, ludziom chorym, starszym, cierpiącym, naszej młodzieży i dzieciom i tym, którzy będą dzisiaj bierzmowani, potrzebne łaski. Niech ten święty patron wyprasza też pokój w naszej ojczyźnie i na świecie. Przyjmij, Panie Boże, nasze modlitwy przez wstawiennictwo tego przemożnego patrona. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, słuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Andrzeju Boboru, Święty Andrzeju, wierny naśladowco dobrego pasterza, módl się za nami. Święty Andrzeju, napełniony Duchem Bożym, módl się za nami. Święty Andrzeju, czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny, módl się za nami. Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami. Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania życia, módl się za nami. Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźni, módl się za nami. Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami. Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostole Polesia, módl się za nami. Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami. Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami. Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gruźń i tortur, módl się za nami. Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami. Święty Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami. Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami. Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami. Święty Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny, módl się za nami. Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski, módl się za nami. Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami. Święty Andrzeju, nasz wielki patronie, módl się za nami. Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam Boga, abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam Boga. Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam Boga. Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, uproś nam Boga. Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam Boga. Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam Boga. Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam Boga. Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam Boga. Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam Boga.
Boże, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Andrzeju Bogolu. Módl. Boże nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Pozdrawiam.
Myślę, że są też nauczyciele tych młodych ludzi. Pozdrawiam świadków bierzmowania i was, kochani młodzi. Cieszę się, że mogę razem z wami dzisiaj przyjmować do parafii relikwie wielkiego świadka Bożego, męczennika, wielkiego Polaka, świętego Andrzeja Bogowy, który jest naszym patronem. Dzisiaj też wielkie święto dla młodych. Kochani młodzi, otaczamy was modlitwą i prosimy, żeby Duch Święty zamieszkał w waszym sercu. Ja w waszej intencji celebruję tę Najświętszą Eucharystię. Proszę, żebyście byli otwarci na działanie Bożego Ducha dzisiaj i przez całe życie. I modlę się, żebyście byli wierni Panu Bogu. Rozpoczynając Eucharystię, stańmy wszyscy pokornie, ze świadomością, że jesteśmy ludźmi słabymi, kruchymi. Potrzebujemy Bożego wsparcia i Bożego przebaczenia. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepraszam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich majątków świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw niech Duch Święty przybędzie, aby w nas zamieszkać i uczynić nas świątynię swojej chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki Thank you.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, różne są dary łaski, lecz ten sam Bóg. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś udziela się tył dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słów, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha. Innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu. Innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha. Innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystko, wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże. Moi kochani siostry i bracia,
Chciałbym się zatrzymać nad elementami sakramentu bierzmowania i wyciągnąć z nich takie prawdy, które będą nam służyć dla naszego serca. To będą trzy części. Pierwsza wyznanie wiary, zapytam młodych, czy wierzą. Potem pomodlimy się do Ducha Świętego, żeby przyszedł. A na końcu namaszczę młodych olejem świętym. Najpierw wiara. W Biblii czytamy, że bez wiary nie można się Panu Bogu podobać. Bo kto nie wierzy, w ogóle nie bierze pod uwagę Pana Boga. Jest dla niego nieważne. Kiedyś dokonało się coś wielkiego w waszym życiu, kochani młodzi. Bez waszej świadomości. Byliście mali i rodzice przynieśli was do chrztu. Zrobili to z miłości. I z wiary. Podziękowali Panu Bogu. Dziękujemy, że dałeś nam córeczkę. Dziękujemy Boże, że dałeś nam synka. Opiekuj się tym dzieckiem. No i wtedy staliście się dziećmi Bożymi. Zostaliście ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W waszym imieniu wiarę wyznali rodzice, chrzestni i ci wszyscy, którzy byli na uroczystości. Dzisiaj jest czas, żebyście tę wiarę potwierdzili. Macie już swoje lata i pewną dojrzałość, używanie rozumu. Bierzmowanie to potwierdzenie chrztu. Warto powiedzieć, jestem chrześcijanką, jestem chrześcijaninem, chcę iść przez życie z Bogiem. Jeśli nie wiara, to co? To zostaje człowiekowi pustka. Ateista ma tylko własne ja, świat i możliwości, które daje świat. A człowiek wierzący wie, że jest ktoś większy na nim. Ja was zapytam, czy wierzycie w Boga, który was stworzył? Czy wierzycie w Jezusa, który za każdego z nas umarł, przelał swoją krew? I czy wierzycie w Ducha Świętego, który mieszka w ludzkim sercu? Zapytam, czy wierzycie w świętych obcowanych? To znaczy, że ci, co są po drugiej stronie życia, oni też mają na nas wpływ. Babcia, która zmarła, nasze poprzednie pokolenia, święci, oni o nas pamiętają. Jest święty obcowany. Zapytam was, czy wierzycie w odpuszczenie grzechów? Patrzcie, jaka piękna jest wiara. Wiara mówi, że nie musimy iść przez życie ciągle dźwigając nasze błędy. Przecież błędy popełniamy wszyscy. A Pan Bóg mówi, zacznij od nowa. Dam ci siłę. No i zapytam, czy wierzycie w życie wieczne. Żyjemy na tym świecie pięknie, ale my jesteśmy przeznaczeni do nieba. Tak wierzymy. Warto wierzyć. Dzisiaj przyprowadziliśmy do kościoła wielkiego świadka wiary. W XVII wieku żył święty Andrzej Bobola. Poczuł powołanie. Został jezuitą, zakonnikiem, księdzem. Miał wielki dar wymowy. Pięknie głosił kazanie. W wielu miastach, między innymi należącym wtedy do Polski Wilnie. Wszyscy chcieli go słuchać. Nazwano go duszochwatem, bo tak poruszał serca, że ludzie nawracali się do Pana Boga. Więc przeciwnicy Kościoła bardzo go nienawidzili. Pamiętacie, kochani młodzi, z historii o powstaniu Chmielnickiego. Kozacy się zbuntowali. Chcieli stworzyć i pomału tak to się działo potem. Swoje własne państwo. Złapali kozacy w czasie tego powstania Chmielnickiego. Złapali Andrzeja Bobolę. Torturowali go, bili, żeby się wyrzekł wiary. Mówili, przestaniemy, jak się wyrzekniesz wiary. Wymyślali przerażające tortury.
ale ksiądz Andrzej Bobola pozostał wierny Chrystusowi pomimo cierpień i męczeństwa. Wierność. Był mężem. Nie wyrzekł się Pana Boga, dla Niego cierpiał i stał się wielkim patronem. Patronem naszej ojczyzny. Tradycja mówi, że to on też podpowiedział teksty zawierzenia naszego narodu Matce Bożej, królowi Janowi Kazimierzowi Węgowie, kiedy był potop szwedzki. Ma swoje zasługi i dzisiaj jest wielkim patronem. Chcę wam powiedzieć, kochani młodzi, że wiary się nie wstydzili. Jan Kochanowski, Adam Mickiewicz, Słowacki, Norwid, mamy rok kopernikański. Wiary się nie wstydził Kopernik. Swoje największe dzieło zadedykował papieżowi Pawłowi III jako syn Kościoła. Mówię to dlatego, że dzisiaj czasem niektórzy odchodzą od Kościoła, niektórzy mają taką pokusę myśleć, że wiara nie jest mądra. Mamy takich wspaniałych ludzi. Świętą siostrę Faustynę, świętego Jana Pawła II i wielu cudownych ludzi, którzy nie wstydzili się Boga. Dzisiaj za chwilę usłyszymy, że i wy jesteście wierzący. A modlimy się w tej mszy świętej, żebyście przez całe życie byli Panu Bogu wierni. Druga rzecz to będzie modlitwa do Ducha Świętego. Bardzo ważny jest ten Duch Święty. Pan Jezus go nazywa Duchem Prawdy. Prawda jest ważna w życiu człowieka. Nie tylko ta z matematyki, geografii, ale ta prawda, skąd się wziąłem? Po co żyję? Jaki jest mój cel? Jaką szkołę wybrać? Kim być? W którymś momencie będziecie pytać, jaka jest moja droga życia? Może ktoś usłyszy powołanie, tak jak ksiądz Andrzej Bobola. Może któraś z dziewcząt pojedzie na misję prowadzić biedne dzieci do Pana Boga i nieść im cywilizację. Ale też zobaczcie, wybierając drogę powołania małżeńskiego, warto się nie pomylić. Będziecie pewnie pytać, czy ten chłopak tu naprawdę mnie kocha, czy udaje. Czy ta dziewczyna to jest godna tego, by stać się moją żoną, mamą naszych dzieci? To są ważne decyzje życiowe. I dzisiaj się modlimy, żebyście zawsze mieli Ducha Prawdy, który wam podpowie, co wybrać, jak iść przez życie. Warto zbudować na Panu Bogu. Duch Prawdy to też dobro i zło. Patrzcie, jak jesteśmy poruszeni śmiercią Kamilka. Jak bardzo bolesne to są rzeczy, że 16-latka została zamordowana przez kolegę starszego. Gdyby człowiek słuchał sumienia, Ducha Świętego, który mieszka w sercu, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie zabij, nie nienawidź. Widzicie? Ten Duch Święty, Duch Prawdy, on jest bardzo ważny. Pan Jezus też w Ewangelii mówi, że ten Duch Święty jest pocieszycielem. Taka piękna jest nasza wiara. Bóg daje do serca pocieszyciela. Każdy człowiek ma chwilę trudną. I wy też pewnie. Klasówka nie poszła, pokłóciliście się z przyjaciółką, z przyjacielem, coś nie idzie tam. A Duch Święty nam mówi, jesteś ważny, jesteś kochany, jesteś Bożym dzieckiem, pomogę ci, nie martw się, jutro będzie nowy dzień. Mówię to dlatego, że też słyszymy, że i młodzi zapadają na depresję, że potrafią targnąć się na własne życie. Ważny jest pocieszyciel w środku. Duch Święty, Duch Prawdy, pocieszyciel. I dziś się modlimy, żebyście przyjęli Ducha Pocieszyciela. Na końcu namaszczę was olejem świętym.
Niedawno mieliśmy koronację króla. Patrzcie, nie namaszcza się byle kogo. Namaszczało się proroków, namaszcza się księży, kapłanów, namaszcza się królów. I dzisiaj namaszczę was. Chcę wam powiedzieć, że nie jesteście rzeczą, nie jesteś zwierzątkiem, nie jesteś numerkiem, jesteś dzieckiem Bożym, królewskim dzieckiem. Pan nie może o tobie zapomnieć, kochać. Patrzcie, jaka wiara jest śliczna. Czy nie warto być wierzącym? Ale to namaszczenie to też misja. Masz się Pana Boga nie wstydzić. Bo jak to by było, że dzisiaj mówicie wierzę, a potem was nie ma w niedzielę na mszy świętej, a potem nie idziecie na lekcję religii. Jakieś kłamstwo, jakaś nieprawdziwość. Chodzi o to, żeby nic nie udawać, żeby naprawdę być chrześcijaninem. Macie się Pana Boga nie wstydzić. O to się modlimy, żebyście byli wierni. Drodzy rodzice, to jest dobra okazja, żeby sobie uświadomić, że dzieciaki z domu muszą wyfrunąć i po malutku zaczynają. Już nie są malutkie. I potrzebują też pomocy. Nie ochronimy ich wszędzie, ale będzie z nimi zawsze Duch Święty, Duch Prawdy. Pocieszycie. Módlcie się za wasze dzieci, żeby słuchały tego Ducha Bożego. Módlcie się i czasem im to powiedzcie. Jak widzicie, że są smutni, zakręceni, w chaosie. Córuniu, modlę się za ciebie. Dasz radę. Synu, pamiętam. Bóg jest z tobą. To bardzo ważne. Niech nas wszystkich prowadzi Duch Święty. I patrząc na świętego Andrzeja Bobole, wielkiego świadka, który mężnie głosił wiarę i nie wyrzekł się Boga pomimo cierpienia, bądźmy i my wiernymi świadkami w domu, w szkole, w pracy, wszędzie, gdzie jesteśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na to przybrane dziedzictwo, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty mocni swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Będzie teraz modlitwa do Ducha Świętego. Poproszę, żeby przyszedł do waszych serc. Wszystkich proszę, aby się dołączyli w ciszy do moich słów. Młodzi nie uklękną na dwa kolana na czas modlitwy, proszę. A księża niech wyciągną dłonie nad młodymi. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powstańcie, postawcie się do namaszczenia, tak jak na próbie było, proszę. Świadkowie niech podejdą do młody, położą prawą rękę na prawym ramieniu, na znak wsparcia i świadectwa.
Bożka, widzialną głowę Chrystusa na ziemi, aby pełen Ducha Świętego służył ludziom i światu Bożą prawdą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty, stąpi na apostołów. Módlmy się za obecnego w naszej wspólnocie eucharystycznej księdza biskupa Piotra, aby Bóg nieustannie mu błogosławił, darzył zdrowiem, a Maryja, Matka kapłanów, wypraszała wszelkie potrzebne łaski w pasterskiej posłudze. Ciebie prosiłem. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty obdarza mądrością. Módlmy się za rodziców, nauczycieli i wychowawców, aby ukazywali dzieciom i młodzieży właściwe drogi życia i własnym przykładem prowadzili młode pokolenie do Chrystusa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty jest duchem pokoju. Módlmy się o zakończenie wojny na Ukrainie i o to, aby zapanował to prawdziwy Boży pokój. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty prowadzi ku dojrzałej wierze. Módlmy się za nas dziś bierzmowanych, którzy zostaliśmy umocnieni darami Ducha Świętego, abyśmy ugruntowani w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Duch Święty jednoczy wyznawców Chrystusa. Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby zjednoczona w wierze i miłości, ciesząc się darami Ducha Świętego, trwała wiernie w Bogu na drodze do świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i pomóż nam przez Ducha Świętego, abyśmy byli Tobie wierni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy, nie przestawajcie się za nas modlić, abyśmy byli godnymi świadkami Chrystusa.
Wiem, że dużo zajęć udało nam się jakoś ten termin znaleźć, bo przedbiskup jest od Polonii, więc zadzwonimy, to się Paryż nazywa. Dziękuję księdzu kanclerzu, to jest ten człowiek, który kieruje kurią. Mój ulubiony kanclerz. No. Chciałbym podziękować, wszystkie podziękowania padły dla wszystkich, a ja chciałbym podziękować kochanym dzieciaki, już młodzieży właściwie, za to, że tak gorliwie uczęszczaliście nam wszystkie nabożeństwa, tak pięknie zaliczaliście te wszystkie pytania. Wiem, że to ostatni film, tak? Jestem bardzo dumny i cieszę się bardzo, że wspólnie mogliśmy przeżyć ten dzień. Mam nadzieję, że ten dzień nie zakończy waszej przygody z Panem Jezusem, waszej przyjaźni z Panem Jezusem. Zresztą opisaliście mi to, a ja będę was trzymał za słowo. Szczęść Boże. Ola powiedziała, że będziecie wyznawać odważnie wiarę i trzymam was za słowo. Bardzo dziękuję też księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi za troskę o młodych. Dziękuję nauczycielom, katechetom. Szczególnie dziękuję rodzicom. Tu już padło dwa razy, że byście ich kiedyś przynieśli do szkół. Przyprowadziliście do pierwszej komunii i dzisiaj towarzyszycie. Rzeczywiście nie idą w życie z Bogiem, nie z pustką, nie z niczym. To bardzo ważne, żebyście dali piękne świadectwo i raz jeszcze proszę, módlcie się za nim. Kochani młodzi, to piękny i ważny dzień. Cieszymy się wami. Proszę, żebyście Pana Boga nie zostawili. Bez Boga nie mamy nic. Nie wiemy skąd jesteśmy, po co żyjemy, gdzie jest dobro i zło. Trzeba na Panu Bogu budować. Niech was Duch Święty prowadzi. Pan z wami. Idźcie w pokoju.